Moje relacje z Duji są bardzo specyficzne. Otóż oni nie robią jakichś wybitnych smartfonów i też mało gdzie w Polsce można je kupić, więc absolutnie nikt się nimi nie interesuje, ale z drugiej strony ta firma robi coś, czego inni producenci nie robią. To już całe zdanie. Robi coś, a inni nie robią nic. Oni się do mnie odzywają co jakiś czas bezpośrednio z Chin z pytaniem, czy nie chciałbym sobie sprawdzić jakiegoś ich tam nowego modelu. I za każdym razem już im zaczynam odpisywać, że dziękuję, ale mam 30 Samsungów na ich miejsce, tylko że później z ciekawości sprawdzam, co tam w tym smartfonie siedzi. No i się okazuje, że ma specjalny aparat do widzenia w ciemności albo kamerę termowizyjną, dzięki której czuję się jak predator, albo ładowanie indukcyjne w smartfonie za tysiaka. Drugi ekran na pleckach, no zawsze coś, o czym nawet jak jestem święcie przekonany, że to nie będzie super praktyczne, to po prostu chciałbym to sprawdzić i Wam pokazać. A w super ekskluzywnych flagowcach po 7 kafli mam tak raz na 2 lata. Ostatnio już definitywnie miałem powiedzieć sobie dość, póki co koniec z Duji na kanale, bo miliony czekają na recenzję przełomowego Poco M5S, ale wtedy wyskoczyli z tym bydlakiem i jak pisali do mnie o nim, a to było jeszcze przed premierą, to zastanawiałem się, czy oni aby na pewno nie mówią o kilku różnych telefonach. Wzmocniony Duji S89 Pro jest jak scyzoryk. Ma wszystko, ale jednocześnie wszystko tak nie do końca jednak działa jak powinno i troszkę Was wkurza, ale jednocześnie jeżeli naprawdę tego potrzebujecie, to Wam wystarczy. Przede wszystkim to wsadzili do niego akumulator o pojemności 12 tysięcy mAh. Albo 12 Ah, bo jak ostatnio w szorcie powiedziałem o miliamperogodzinach, bo taki jest rynkowy standard i tak każdy rozumie, to się do mnie odezwało z opieprzem kilku gości z IQ 250, którzy mogliby się w wolnych chwilach zająć zakończeniem problemu głodu i wojen na świecie, ale najwyraźniej właśnie to stanowi dla nich większy problem. W każdym razie 12 tysięcy mAh to jest odpowiednik pojemności ogniw z 3 zwykłych smartfonów razem wziętych. Mati widać po mnie. I to się tak mniej więcej sprawdza w rzeczywistości, bo ja używam telefonu dużo i dla mnie na takim normalnym doba to jest bardzo ok czas pracy, no to tutaj mam zwykle równo 3. Bardzo sympatyczna sprawa, a to jeszcze nie koniec atrakcji, bo pamiętam, że jak kilka lat temu się ukazywały telefony w tym stylu po 10-12 tysięcy mAh, to tak, one się ładowały co 3 dni, ale też przez 3 dni. A tutaj wrzucili szybkie ładowanie 65 W, czyli szybsze niż w niejednym flagowcu. Normalny telefon uzupełniałby w takim energię w 35 do 40 minut, no to ten właśnie analogicznie 2 godziny, co nadal jest bardzo spoko czasem, bo podobne rezultaty uzyskują Xiaomi po 700 albo iPhony po 7000. No, pytanie tylko, jak często jesteście w takich warunkach, że przez 3 doby nie macie dostępu ani do powerbanku, ani do ładowarki, bo ten Duji waży 400 gramów i jeżeli nie macie dobrego paska przy spodniach, to radzę Wam codziennie zakładać twarzowe majtki, bo spodnie będą Wam spadały. Zresztą no i tak warto, bo z takim telefonem myślę, że każda będzie Wasza. Ewentualnie nie zakładajcie majtek w ogóle, bo jak Was przymkną za publiczne obnażanie się, to akurat taka duża bateria będzie idealna. Z drugiej strony, jak coś tak dużego przemycić, Wy... No... Czuć tę wagę, boli od tego łapa, mnie aż taki akumulator nie jest potrzebny, ale summa summarum i tak bardzo ciekawe doświadczenie i podkreślam na wszelki wypadek, że wciąż mówię o używaniu, a nie o obnażaniu. Ale to jest jeszcze nic. Czy Wy to widzicie? Oni w Duji twierdzą, że to jest smartfon Batmana, bo ten tył, te plecki wyglądają jak jego maska i wprawdzie nigdzie na ich stronie nazwa Batman się nie pojawia, bo pewnie było ich stać tylko na licencję takiego, ale i tak reklamują go nie toperzykami, a w paczce z nim dostałem figurkę Batmana, tak więc to chyba wszystko jasne. Tylko śmiesznie, że akurat Asus teraz robi smartfon na prawdziwej licencji Batmana i ten Asusowy prawdziwy wygląda mniej Batmanowo niż ten. Mało tego, te oczka świecą na różne kolory i możecie sobie ustawiać, jak się zachowują w różnych sytuacjach. Przy powiadomieniach, telefonie, podczas ładowania, odtwarzania muzyki i tak dalej. Czy to jest przydatne? Średnio, ale fajne i kocham w ogóle tę logikę, że zróbmy smartfon do przetrwania w ekstremalnych warunkach, ale jednocześnie, o, dodajmy lampki. W ogóle kolejna rzecz, za którą uwielbiam Duji, każdy inny producent coś takiego opisałby jako swoją wielką, unikatową, turbo zajebistą innowację, a oni do mnie napisali w mailu: ty mordo, bo Nothing Phone miał takie lampki i pomyśleliśmy, że to jest całkiem spoko, więc też coś takiego zrobiliśmy. No jest spoko. No i z takich atrakcji to jest jeszcze kamerka na podczerwień. Nie tyle do robienia zdjęć, tylko do umilania życia Waszym małym palcom u stóp podczas wchodzenia do ciemnej kotłowni, bo ona widzi w niemal całkowitej ciemności, sprawdza się lepiej niż latarka i przy okazji nie zdradza Waszej pozycji, co przy aktualnych cenach węgla może być dość istotne.
fajny bajerek. A do tego wszystko, co Duji daje właściwie zawsze, czyli i całkiem szybkie ładowanie indukcyjne 15 W, i certyfikat militarny odporności na upadki i pociski rakietowe ziemia-powietrze, i złącze słuchawkowe, i zwykłą diodę powiadomień oprócz tej batmanowskiej, i konfigurowalny przycisk z boku, do którego możecie przypisać sobie łącznie 3 różne funkcje z wielu dostępnych. Oczywiście ja, debil, wybrałem te najgłupsze, więc przez ostatni tydzień wykonałem 7000 zrzutów ekranu. Dobrze, że ma pamięć 256 giga. Dobra, odpowiedzmy sobie więc na najważniejsze z pytań. Czy takiego telefonu naprawdę używałby Batman? Oczywiście. Gdzieś tak w 98 roku. Znacie tę pastę z neta o tym, jak dzwonią po karetkę użytkownicy różnych systemów operacyjnych? No to ja się nie zdziwię, jeżeli kolejny model Duji będzie miał wbudowany defibrylator, ale telefon na 112 nadal będzie przekraczał jego możliwości. Powiem tak, nie ma aż takiej tragedii, ale niektóre funkcje Androida są nieprzetłumaczone na polski w ogóle, inne są przetłumaczone, ale prawdopodobnie na jakąś gwarę z Podlasia, bo i tak niczego nie rozumiem. Jeszcze inne, no trudno to nazwać zaletą, ale mogę się założyć, że wasz telefon nie ma wbudowanego minimarketu. No i sporo takich drobnych, ale jednak błędów i niedopatrzeń, choćby jak sobie ustawiłem, żeby budzić ekran po podniesieniu telefonu, to on pozostaje wzbudzony przez kilka minut. Albo YouTube dosyć często mi się wyłączał, ale to akurat dobrze, bo oglądanie YouTube'a to jest zajęcie dla durniów. A tak ogólnie to ten telefon działa dokładnie tak samo jak wygląda, czyli ociężale. No nie żeby się przycinał na kilka sekund, ale po prostu wszystko dzieje się tak powoli i spokojnie, jak na smartfonie nie Batmana, tylko Snorlaxa. Da się tego używać, ja używałem przez ponad tydzień. Michał, lat 29. Ekran to IPS, a nie OLED, ale daje radę, natomiast głośniczek tutaj, no jak się da trochę głośniej, to bardzo mocno przesterowuje, albo mówiąc po polsku, pierdzi i niemiło się tego słucha, jeżeli no, nie ma się jakichś specyficznych fetyszy. Pewnie dlatego, że ten głośnik jest dosyć głęboko osadzony w obudowie, natomiast aparaty mogę ocenić za pomocą wbudowanej w Duji poziomicy. Pokazuje niski poziom. Okej, główny da się znieść, selfie w dobrych warunkach jeszcze ujdą, ale już jedyna zaleta szerokiego kąta jest taka, że to szeroki kąt, bo ma aż 130 stopni. Poza tym bida i po raz pierwszy w życiu odkryłem wadę autofokusa w szerokim kącie. Otóż możliwość łapania ostrości otwiera drzwi do złego łapania ostrości, z czego Duji bardzo chętnie korzysta. Ogólnie możliwości fotowideo są, powiedzmy, jak w telefonie za 900 zł, czyli użytkowo może być, ale do pięknych zdjęć z wakacji już nie bardzo. A to jest telefon za 2000 zł i jako smartfon dla prawdziwego mężczyzny, który taki telefonik to może sobie przemycić i schować w brodzie, co w sumie jest całkiem niezłym patentem, będzie nawet, bo te wszystkie niespotykane gdzie indziej funkcje są no niespotykane gdzie indziej, przynajmniej nie w pakiecie. Ten telefon ma niemal wszystko, a że to niemal wszystko w nim jest średnie, to już inna sprawa. A propos prawdziwych mężczyzn i brody, to mam jeszcze reklamę. I to teraz działa tak jak w tej słynnej męskiej toalecie, że ci z małym mogą wyłączyć. Otóż do niedawna byłem święcie przekonany, że jak mam brodę, to mam brodę i na tym cały proceder się kończy. Całe życie w błędzie. Okazuje się, że na brodę trzeba mieć licencję, trzeba do niej czule szeptać i trzeba ją pielęgnować i że, co jest w sumie dosyć śmieszne, to naprawdę coś daje. Polski sklep dla brodaczy cyrulicy.pl. Chłopaki mi wysłali na testy swoje olejki do brody, szampony do brody, szampony do włosów i inne produkty i są zajebiste. Znaczy, ja to tam ja, dla mnie to codziennie mogę pachnieć makrelą z wczorajszego śniadania, ale żona powiedziała, że piękne te zapachy, że broda taka milutka w dotyku i nakazała mi codziennie używać, a szczęśliwa Ada to szczęśliwy ja, więc używam. A jeżeli nie wiecie, jak wejść w skomplikowany świat posiadania brody, to mają też na stronie różne poradniki, jakie produkty wybrać albo czy suszenie suszarką niszczy brodę. Dla was z kodem, który widzicie na ekranie, jest aż 20% zniżki i mój faworyt to jest póki co zestaw do brody tygrysi, bo pięknie pachnie i czuję się z nim jak taki samiec alfa, a nie przegryw od gierek i telefonów, który ledwo może unieść takiego Duji, ale zniżka jest na cały asortyment. Naprawdę polecam z całego serca. Dla mnie kosmetyki do brody to jest odkrycie roku, tuż obok suszarki do ubrań i tej jednej rzeczy, którą przez całe życie robiłem źle i dopiero mi artykuł na Onecie wytłumaczył, jak ją robić dobrze. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.